Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do fragmentu z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału, od 19 wersetu, gdzie możemy przeczytać takie słowa Pana Jezusa, który mówi: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, tam ani mól, ani rdza nie niszczą, tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną, bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i Twoje serce. Bardzo często, kiedy czytamy ten fragment Bożego Słowa, to myślimy o pieniądzach, że Pan Jezus mówi, żebyśmy się nie bogacili, żebyśmy nie zbierali pieniędzy, żebyśmy nie odkładali sobie jakiejś gotówki na przyszłość. Ale tak naprawdę Pan Jezus tutaj nie mówi o pieniądzach, dlatego że nie tylko pieniądz jest skarbem w życiu człowieka. Gdyby Pan Jezusowi chodziło tylko o pieniądze, to by powiedział: nie gromadźcie sobie pieniędzy tutaj na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodziej się włamuje i kradnie. Ale Pan Jezus mówi: nie gromadźcie sobie skarbów. Czym dla Ciebie jest dzisiaj skarb? Zastanów się nad tym. Dla nas, ludzi, skarbem mogą być różne rzeczy. Może to być samochód. Może to być rzecz materialna, nasz dom. Skarbem może być nasza rodzina, nasza praca, nasze stanowisko. Więc widzimy, że miejsca pracy, miejsca, które odwiedzamy, mogą być dla nas skarbami. Więc widzimy, że różne rzeczy dzisiaj dla człowieka są skarbem. I Pan Jezus mówi, żebyśmy nie skupiali się na tych rzeczach, dlatego że kiedy skupiamy się na tych rzeczach, one powodują, że jesteśmy całym sercem w tych rzeczach. I tak jak mówi w 21 wersecie Pan Jezus: bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i Twoje serce. Jeżeli Twoim skarbem jest dom, to Twoje serce będzie w domu. Jeżeli Twoim skarbem jest praca, to cały będziesz oddany tej pracy. Jeżeli Twoim skarbem jest rodzina, oczywiście jest bardzo ważny element życia społecznego, rodzina i bycie blisko niej, ale Pan Jezus też chce pokazać, że to nie jest najważniejsze. Bo jeżeli jesteśmy blisko, jesteśmy zaangażowani w coś, to całym sercem i całe nasze serce jest poddane temu naszemu skarbowi. A Pan Jezus mówi: gromadźcie sobie skarby w niebie. Zarazem mówi: nie gromadźcie, a z drugiej strony mówi: gromadźcie. Daje nam przykazanie. Nie gromadźcie sobie tutaj na ziemi, ale gromadźcie sobie w niebie. Czym jest to gromadzenie sobie w niebie? Przede wszystkim to jest czas, który możemy dzisiaj spędzić w społeczności z Bogiem. To jest czas, który gromadzi nasz skarb w niebie. Ale też czas z Kościołem, który dzisiaj możemy spędzić w społeczności świętych. To jest ten skarb, który możemy gromadzić w niebie. Również są jakieś dobre uczynki wynikające z naszej wiary, nie wiem, dobra rozmowa, tak, pomoc drugiej osobie, pomoc w trudnej sytuacji naszemu bliźniemu. To jest właśnie ten skarb, który możemy odkładać sobie w niebie, dlatego że Bóg patrzy na nasze serce i Pan Jezus dzisiaj mówi: bo gdzie jest Twój skarb, tam jest Twoje serce. Jeżeli moim skarbem będzie społeczność z Bogiem, jeżeli moim skarbem będzie czytanie z Bożego Słowa, jeżeli moim skarbem będzie bycie w społeczności świętych, to tam jest moje serce, to jest tam daję swoje serce. A więc gdzie jest mój skarb, tam będzie i moje serce. Dlatego też dzisiaj zachęcam Was do tego, żebyśmy, tak jak powiedział Pan Jezus, nie gromadzili sobie skarbów tu na ziemi, ale gromadzili sobie skarby w niebie, tam gdzie ani mól, ani rdza nie niszczeją, tam gdzie ani złodziej się nie włamuje i nie kradnie. Radości w Panu, pozdrawiam. Do zobaczenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.